Dzień dobry. Za chwilę będę rozmawiał z dziennikarzem Resetu Obywatelskiego Tomaszem Piątkiem o nowej książce Kaczyński i jego pajęczyna Tkanie sieci 1949-1995 i powiązaniach prezesa PiS-u. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Wkrótce ukaże się pana książka Kaczyński i jego pajęczyna Tkanie sieci 1949-1995. Jak scharakteryzowałby pan bohatera swojej książki? No to jest skrajnie niebezpieczny człowiek, który na każdym kroku podejmuje działania korzystne dla Kremla i niekorzystne dla Polski. To jest człowiek, który robi wszystko, żeby Polskę upodobnić do reżimu Władimira Putina. Czasem posługuje się retoryką antyrosyjską, czasem nie. Przede wszystkim posługuje się retoryką antyzachodnią. I robi wszystko, żeby rozbić Unię Europejską zgodnie z interesem Rosji. To jest człowiek bardzo przemyślny, który skutecznie tworzy mity na swój temat. Różne mity, które przybiera różne maski w zależności od tego, czy ma do czynienia ze swoimi zwolennikami czy wrogami. Tworzy również mity na przykład niekorzystne na swój temat, niekorzystne, takie, które wyglądają niekorzystnie, a tak naprawdę są dla niego korzystne. On się przedstawia swoim zwolennikom jako o geniusz i człowiek kryształowy, mąż stanu, który żyje tylko dla Polski i dla polskiego narodu, co jest oczywiście nieprawdą, bo to jest szkodnik i jest też przesadą, bo to jest człowiek bardzo sprytny, ale to nie jest geniusz wyjątkowy. No większość jego pomysłów jest i ogromna większość jego pomysłów jest po prostu skopiowana z putinowskiej Rosji. On sam tego nie wymyślił. Natomiast swoim przeciwnikom on się przedstawia jako szaleniec, idiota, starszy pan, który nie zna świata, nie rozumie biznesu na przykład. I to jest oczywiście nieprawda. To jest człowiek, który jest szarą eminencją licznych, szemranych fundacji, spółek. Zajmował się tym przez całe dziesięciolecia. I te fundacje, te spółki obracały i obracają wielomilionowymi kwotami. To jest człowiek bardzo skuteczny, no, wygrał 6 ostatnich wyborów pod rząd. To jest człowiek, który podróżował po świecie i rozmawiał z bardzo ważnymi politykami zachodnimi. Nieraz on dobrze świat zna. Jeśli on na przykład opowiada kłamstwa na temat Zachodu, jeśli na przykład twierdzi, że w Danii pedofile są pod ochroną, co jest absolutną kłamstwem i obelgą wobec państwa duńskiego, no to on to nie robi, on nie robi tego z niewiedzy, on to robi, ponieważ nienawidzi Zachodu, a dokładnie rzecz biorąc, może nawet nie należy się za bardzo tutaj wdawać w jego analizę jego uczuć, bo ważniejsze jest to, co on robi. On po prostu traktuje Zachód jako wroga i Zachód zwalcza. I to wszystko, czym dzisiaj jest Jarosław Kaczyński, jest głęboko zakorzenione w jego przeszłości. Dlatego napisałem książkę, której akcja dzieje się, jeśli można tak powiedzieć, w latach 1949-1995, czyli od narodzin Jarosława Kaczyńskiego do założenia spółki Srebrna, która jest jakby filarem imperium biznesowo-politycznego Kaczyńskiego. Ale to nie jest tak, że książka dotyczy tylko przeszłości. To, co się działo w tamtych latach, kiedy Kaczyński dorastał, kiedy działał pod opieką swoich esbeckich protektorów, kiedy tworzył swoje imperium biznesowe przy pomocy funkcjonariuszy komunistycznego wywiadu wojskowego. Te wszystkie rzeczy, które się wtedy działy, przynoszą skutki dzisiaj. Dlaczego? I w książce ja pokazuję tę więź między przeszłością a teraźniejszością, między tym, co się działo wtedy, a dzisiejszymi owocami. Dlatego ta książka jest również o tym, co się dzieje teraz. Właśnie powiedział pan, że Jarosław Kaczyński dla swoich szeroko rozumianych oponentów i też w opinii
społecznej jest postrzegany jako taki, powiedziałbym, dobry dziadek, oderwany od rzeczywistości, co na finansach się nie zna, ale tutaj też dobrym przykładem jest spółka Srebrna, która jest w pewnym sensie zaprzeczeniem tego wizerunku, jako żeby Jarosław Kaczyński na finansach się nie znał. I tutaj bym się zapytał, kogo Jarosław Kaczyński do tej spółki wziął? No to jest bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim jakby najważniejszą osobą po Kaczyńskim w tej spółce, jego prawą ręką, jego takim menedżerem wykonawczym od najważniejszych spraw, był Kazimierz Kujda przez całe lata. Kazimierz Kujda, wieloletni konfident komunistycznej służby bezpieczeństwa, komunistycznego kontrwywiadu. Kujdzie komuniści powierzali przede wszystkim zadania wywiadowcze. Chociaż on działał jako konfident kontrwywiadu, to jednak powierzano mu misję o charakterze bardziej wywiadowczym. Jeździł za granicę i tam miał wypatrywać ewentualnych wrogów Polski albo ludzi, których dałoby się zwerbować, żeby służyli komunistycznej Polsce. Jeździł do Wiednia, pojechał do Wiednia, gdzie infiltrował jedną z większych austriackich spółek, ale donosił też na Polaków, na przykład na członków zaprzyjaźnionej rodziny Tchórzewskich, z której wywodzi się późniejszy pisowski minister energii, Krzysztof Tchórzewski. I to jest jakby obecność Kazimierza Kujdy w tej spółce założonej przez Jarosława Kaczyńskiego mówi wiele. On odszedł, ale jego żona została, która jest w tej chwili prezesem tej spółki. No ale na tym nie koniec. Na tym nie koniec, ponieważ do tej spółki Srebrna trafiło jeszcze wiele innych bardzo interesujących osób. Jakich? Myślę, że tutaj na szczególną uwagę zasługuje Małgorzata Romanowska, która była przez całe dziesięciolecia członkiem Rady Nadzorczej. Do dzisiaj zasiada w Radzie Srebrnej, w Radzie Nadzorczej spółki Srebrna według Krajowego Rejestru Sądowego. Małgorzata Romanowska to jest osoba, która w latach 80. pozostawała na utrzymaniu swojego męża esbeka, który się nazywa Edward Romanowski i był synem innego esbeka, też Edwarda Romanowskiego. Szwagier męża Romanowskiej, Bogdan Szymański, też był esbekiem, czyli tutaj nie mówimy o, i tu trzeba pamiętać właśnie, że w latach 80. wyjście za członka esbeckiej dynastii, wyjście za mąż za członka esbeckiej dynastii to był wybór nie tylko miłosny, to był wybór polityczny w obecnych, w ówczesnych czasach. A ten związek zapewnił pani Romanowskiej nie tylko utrzymanie, ale także atrakcje niedostępne dla zwykłych obywateli. Na przykład w 70 roku dostała zgodę na wyjazd do Iraku, gdzie służył jej teść ciągle jako esbek. Jej mąż przez całe lata zajmował się otwieraniem cudzych listów i czytaniem tych listów, a jej teść chodził za obywatelami Polski po ulicach. Po prostu szpiegował, śledził ludzi na ulicy, zajmował się tak zwanym wywiadem ulicznym, sprawdzał, kto gdzie chodzi i kto kogo odwiedza. Być może robił to również później w Bagdadzie, gdzie został wysłany. A wysłał go tam nie kto inny, tylko generał Mirosław Milewski, nie tylko fanatyczny komunista, wysoki funkcjonariusz SB, minister spraw wewnętrznych, ale także agent komunistycznych służb specjalnych KGB, człowiek współodpowiedzialny za śmierć księdza Popiełuszki. Inną osobą mającą powiązania ze służbami PRL
jest Hanna Ambrosz, która zasiadała do 2015 roku w Radzie Nadzorczej Spółki Srebrna. W IPN czytamy, że miała przyjaciela w Londynie, do którego jeździła. Ten przyjaciel był kandydatem na konfidenta wojskowych służb specjalnych, a jego syn był po prostu esbekiem. I na koniec taka jeszcze, żeby zakończyć ten wątek, nie mówić wszystkiego, no bo wszystko jest w książce. W 2006 roku założona przez Kaczyńskiego spółka Srebrna zostaje wspólnikiem w firmie o dźwięcznej nazwie Multibarman. Drugim wspólnikiem jest spółka Rainbows i ten wspólny biznes dwóch spółek trwa do dziś. Multibarmanem zarządza Andrzej Eugeniusz Gumowski. On też zarządza spółką Rainbows, która częściowo do niego należy, więc pan Gumowski jest po prostu partnerem biznesowym Jarosława Kaczyńskiego. Pan Gumowski był agentem wywiadu wojskowego PRL w Szwecji. Miał obywatelstwo szwedzkie, był żołnierzem, był oficerem armii Szwecji i został zwerbowany przez wywiad PRL. Zapewne sporą rolę w tym odegrało to, że ojciec pana Gumowskiego był z kolei komunistycznym wojskowym i konfidentem Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli komunistycznego kontrwywiadu PRL. Wojskowa Służba Wewnętrzna to był kontrwywiad, jak również taka odpowiednik żandarmerii polityczno-kryminalnej. I więcej na ten temat w książce, no bo tam jest więcej ciekawych osobowości, musiałbym o nich bardzo długo mówić, żeby to wszystko opisać. Wracając trochę do mojego poprzedniego pytania i do tego, co pan wcześniej powiedział, mianowicie, że Jarosław Kaczyński tworzy na swój temat pewne mity i też, można powiedzieć, ukrywa przed opinią publiczną, przed swoimi oponentami, ująłbym to tak faktycznie, swojej umiejętności, czyli że jednak potrafi zna się też na technologii, obecnej technologii. I właśnie tutaj bym zadał pytanie, w jakim celu Jarosław Kaczyński ukrywa te swoje umiejętności świata dzisiejszego? W jakim celu Jarosław Kaczyński to robi? No cóż, po pierwsze chodzi o jego zwolenników. Oni mają wierzyć, że to jest człowiek niewinny, czysty jak łza, niezdolny do jakichkolwiek manipulacji, które są dla nich niezrozumiałe. Oni muszą wierzyć, że to jest ktoś taki jak oni, kto żyje w takim samym świecie. I reprezentant, to jest reprezentant tego świata, tego ich świata, świata ludzi przestraszonych, nieufnie traktujących nowoczesność, ludzi niezamożnych. Gdyby oni mieli świadomość, jakimi kwotami operuje środowisko Jarosława Kaczyńskiego, jak gigantyczne pieniądze tam są pozyskiwane, to na pewno by się gorzko rozczarowali do Kaczyńskiego. I dlatego Kaczyński odgrywa przed nimi pana w starych, rozdeptanych butach, które się rozpadają, w starym płaszczu, na którym widać wyraźnie łupież, odgrywa kogoś, kto nie dba o siebie, bo dba tylko o Polskę. Nie zmieni butów, nie wybierze sobie nawet odpowiedniego szamponu, bo nie ma do tego głowy i nie dba o takie rzeczy. On przed nimi reprezentuje niezamożnego Polaka w średnim wieku z mniejszej miejscowości. On kogoś takiego odgrywa, oni tacy są. Oni nie chcą, żeby on był bogatszy od nich, bo wtedy straciliby z nim więź. A równocześnie ten sam spektakl działa bardzo demobilizująco na nas. To jest widowisko przeznaczone również dla nas. My nie mamy się mobilizować przeciwko Kaczyńskiemu. On tego nie chce. On chce, żebyśmy się z niego śmieli. On wie, że jemu to nie przeszkadza. Im bardziej my się z niego śmiejemy, tym bardziej jego wyznawcy mu współczują
i uważają, że gdy śmiejemy się z Kaczyńskiego, to śmiejemy się również z nich. Więc to ich wiąże z Kaczyńskim i to ich jeszcze bardziej oddala od nas. I on wie też, że gdy my się z niego śmiejemy, to go lekceważymy. My od 8 lat cały czas czekamy, aż ten starszy pan, niemądry, nieznający świata, w końcu się potknie. A on się nie potyka, bo on zna świat doskonale. On tylko gra, a my nie walczymy z nim tak, jak powinniśmy. My powinniśmy z nim walczyć jak ze śmiertelnym wrogiem, bardzo, bardzo niebezpiecznym i skutecznym. A my wolimy się z niego naśmiewać. I dla niego to jest dobre. Jemu to służy. Jakby to powiedzieć, no trudno strzelać do klauna, prawda? Łatwiej strzelać do kogoś, kto wygląda groźnie, kto ma mundur, zbroję i tak dalej, kto wygląda jak agresywny i skuteczny wróg. Trudno strzelać do klauna i też dlatego czasami bandyci napadający na banki na przykład przebierają się za klaunów albo nakładają maskę niemowlęcia, bo to działa na naszą psychikę. Ja oczywiście nie mówię tutaj, że należy do Jarosława Kaczyńskiego strzelać w sensie dosłownym, że należy do niego strzelać z jakiejś broni. Ja mówię, że należy z nim walczyć w sposób jak najbardziej zmobilizowany, a tego nie robimy. Właśnie też powiedział pan, że jak opinia społeczna naśmiewa się z Jarosława Kaczyńskiego, to jego wyborcy mu współczują i też fakt, że nie zdają sobie sprawy z tego, jakimi faktycznie obraca kwotami, że gdyby zdawali sobie z tego sprawę, to by się od niego odwrócili. Jednak tutaj bym zadał pytanie, czy owszem, są media rządowe, ale są też inne media, takie jak pańskie, Reset Obywatelski i nie tylko. Czy fakt, że są informacje podawane, że są konkretne afery, i w tle tych afer są konkretne kwoty podawane, czy wyborców Jarosława Kaczyńskiego to jakoś do jego osoby nie zraża? Nie, ale do nich przede wszystkim to nie dociera. Do wielkiej części z nich to nie dociera, bo Kaczyński stworzył swój własny obieg informacji, tak jak to zrobił Putin. Ma telewizję publiczną, ma media regionalne, ma kościelne ambony, ma swój internet, internetowe bańki, w których siedzą wyborcy PiS. A jeśli do niektórych coś dociera, no to do nich, to właśnie na przykład, że się wyśmiewamy z Kaczyńskiego, to ich tylko mobilizuje. Kiedy my mówimy o wielkich kwotach, które zagarnia PiS, to jego wyborcy się o tym nie dowiadują, a jeśli się dowiadują, jakaś część się dowiaduje, to do tego właśnie służy ten łupież i te rozdeptane buty. My mówimy o jakichś abstrakcyjnych kwotach, oni natychmiast przypominają sobie rozdeptane buty, ten łupież i mówią, no nie. Przecież on jest biedny, tak jak my. Przecież to widać. Jakie oni głupoty opowiadają, jakie miliony, jakie miliardy. To niemożliwe. Milioner nie chodzi w rozdeptanych butach. Przechodzę do następnego wątku. Już trochę pan o tym wspomniał, ale jakie powiązanie ma prezes PiS? No, zaczynając od, to jest, ta książka jest historią jego powiązań. On zrobił karierę dzięki temu, że jako młody człowiek, jeszcze jako student, trafił pod opiekę Stanisława Erlicha. Erlich był fanatycznym komunistą, ale też bardzo inteligentnym. Uważał, że nie należy całkowicie zlikwidować prywatnego biznesu, tylko należy go podporządkować państwu. I prawdopodobnie to tłumaczy, dlaczego Kaczyński tak ochoczo zaadaptował pomysły Putina, wprowadzając je w Polsce, bo właśnie Putin to zrobił, nie przywrócił komunizmu, tylko całkowicie podporządkował prywatny biznes państwu i Kaczyński próbuje to zrobić. Erlich był człowiekiem, który bardzo dużo mógł, załatwił Kaczyńskiemu pracę magisterską, potem dał mu doktorat i dał mu dobrze płatną pracę w Białymstoku. W latach 70. Kaczyński zaczął jeździć do białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego,
gdzie wykładał teorię państwa i prawa i zarabiał dobrze, a jego studentami byli w dużej mierze esbecy z Białegostoku. Kaczyński uczył esbeków i dzięki temu dobrze zarabiał. Jak to się stało, że jego protektor, profesor Ehrlich, tyle mógł? Mógł mu tyle różnych dobrodziejstw wyświadczyć. Ehrlich dużo mógł, bo Ehrlich był donosicielem SB. Spotykał się z różnymi ludźmi z Zachodu, ważnymi ludźmi z Zachodu, jak doradca prezydenta USA Zbigniew Brzeziński, ojciec dzisiejszego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. A potem donosił SB-kom o Brzezińskim wszystko, a nawet doradzał im, jak Brzezińskiego, mówiąc po esbecku, rozpracowywać, jak go zwalczać, śledzić. Donosił też na swoich kolegów naukowców, donosił na innych przedstawicieli Zachodu, donosił na cudzoziemców, donosił na Polaków. I to podobnie tłumaczy, dlaczego Ehrlich był tak wpływowy i dlaczego mógł się tak skutecznie zaopiekować Kaczyńskim. Potem Kaczyński równocześnie zaczął współpracować z Komitetem Obrony Robotników, czyli z opozycją. I Komitet Obrony Robotników wysyłał go do Płocka, gdzie Kaczyński miał pomagać miejscowym zbuntowanym robotnikom. Tam Kaczyński został niemal od razu zatrzymany przez SB, ale wypuszczono go bez żadnego szwanku. I co ciekawe, w ogóle tego nie zarejestrowano, przynajmniej o ile wiemy. Kaczyński został przez płocką esbecję zarejestrowany jako tak zwana osoba zabezpieczona dopiero w 1979 roku, czyli ponad 2 lata po tym, jak pojawił się po raz pierwszy w Płocku, wykonując pracę opozycyjną dla Komitetu Obrony Robotników. To jest dziwne. Trzeba pamiętać, że termin osoba zabezpieczona mógł oznaczać konfidenta, którego się nie rejestruje jako konfidenta, jako tajnego współpracownika w celu lepszej konspiracji, dla lepszego zakonspirowania werbunku. Potem się dzieją rzeczy jeszcze dziwniejsze, mianowicie przychodzi stan wojenny i w 1981 roku, w grudniu 1981 roku Kaczyński zostaje przywieziony do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako opozycjonista i rozmawia tam z kapitanem SB Marianem Śpitalniakiem. I notatka z tej rozmowy, która została uznana przez, później w wolnej Polsce została uznana przez sąd za autentyczną. Więc nie mówimy tu o żadnej sfałszowanej teczce Kaczyńskiego, mówimy tu o autentycznej teczce Kaczyńskiego. Ta notatka jest szokująca, bo Kaczyński podczas rozmowy ustnie zgadza się na przestrzeganie przepisów stanu wojennego, który komuniści wprowadzili bezprawnie, a następnie deklaruje, że po zakończeniu stanu wojennego chętnie będzie się spotykać z esbekiem, z panem kapitanem Śpitalniakiem w kawiarniach, żeby z nim rozmawiać i wymieniać informacje. I to jest szokujące. Dziwne, że nikt się tym poważnie do tej pory nie zajął. A właśnie, tutaj bym przerwał. Dlaczego w pana ocenie nikt się tą sprawą nie zajął? Że notatka była autentyczna, a nikogo to właściwie nie zainteresowało. Ponieważ gdy upadł komunizm, esbecy, którzy przeszli z SB do Urzędu Ochrony Państwa, czyli do służb specjalnych Wolnej Polski, zrobili Kaczyńskiemu niezwykły prezent. Jaki? Zrobił to między innymi słynny pułkownik Jan Lesiak, którego Kaczyński później i inni oskarżali o to, że prześladował polityczne środowisko Kaczyńskiego. Tymczasem Lesiak nie prześladował Kaczyńskiego. Lesiak i inni esbecy z UOP-u zrobili wszystko, żeby Kaczyńskiego wypromować jako męczennika, ofiarę fałszerstw. Oni sfałszowali teczkę Kaczyńskiego i w ten sposób powstała druga sfałszowana teczka Kaczyńskiego. Teczka, w której Kaczyński w sposób jeszcze bardziej, jeszcze chętniej się zgadza na współpracę, czy też zgadza się jeszcze dobitniej na współpracę z SB niż w autentycznej teczce. Ale sfałszowali ją w taki sposób, żeby było oczywiste dla każdego, że jest sfałszowana.
I gdy doszło do procesu, sąd uznał tę teczkę za fałszywą, całkiem słusznie. I to dało następujący efekt. Ludzie uznali, że teczka, że wszelkie doniesienia, ludzie zaczęli traktować wszelkie doniesienia oparte na esbeckich materiałach i dotyczące Kaczyńskiego jako fałszywe. Gdy do tej pory tak jest, gdy się próbuje mówić o tym, co jest w teczce Kaczyńskiego, tej prawdziwej, to reakcja jest taka, no ale przecież sfałszowano mu teczkę. Może to pochodzi z tej fałszywej teczki. On się stał męczennikiem, on się stał ofiarą. Wielu ludzi zaczęło go widzieć jako skutecznego bojownika z SB, no bo z byłymi SB-kami, człowieka, który skutecznie walczy z byłymi SB-kami, no bo zaczęli sobie ludzie mówić tak, no jeśli tak się na niego ci SB-cy wściekli, że aż sfałszowali mu teczkę, to znaczy, że musiał im nieźle zaleźć za skórę. Tymczasem jak się przeczyta obie teczki, gdy się przeczyta obie teczki, tę prawdziwą i tę fałszywą, to jest oczywiste, że fałszywą sfałszowano tak, żeby nikt w nią nie uwierzył i sfałszowano ją po to, żeby Kaczyńskiego wybielić, po to, żeby zrobić z niego ofiarę. Dla przykładu powiem, że w tej sfałszowanej teczce obok siebie są dwa dokumenty na przykład. I ten drugi to jest fałszerstwo, a ten pierwszy jest prawdziwy i ten drugi jest oparty na tym pierwszym. Dosłownie niemal pewne części są przepisane dosłownie, a do nich później dodane są sformułowania takie już niemalże wręcz groteskowe, które mają zabrzmieć w pierwszej chwili niekorzystnie dla Kaczyńskiego. I każdy, kto przeczyta uważnie teczkę, to zobaczy, że to drugie, to jest ten drugi dokument, to jest spreparowana, przerobiona wersja pierwszego. To jest oczywiste. No, zdumiewające po prostu, że nikt tego dokładnie nie przeczytał do tej pory. I tutaj nie zauważył, jak to jest zrobione. Tutaj jeżeli tylko zrobił to sąd, który uznał, że to jest sfałszowane, słusznie, ale musielibyśmy myśleć o SB-kach, również o pułkowniku Lesiaku, jako o skończonym kretynie. Gdyby on chciał za pomocą tak rażąco nieudolnie spreparowanej teczki, gdyby on chciał faktycznie skompromitować Kaczyńskiego, musiałby być idiotą, a nie był, był wytrawnym SB-kiem. I tutaj, jeżeli mogę, to bym zadał takie pytanie. Wiedział pan, jak wygląda teczka Kaczyńskiego, która jest sfałszowana? W jaki sposób udało się panu dotrzeć do tej prawdziwej teczki? O ile to jest tajemnica. Nie, prawdziwa teczka jest dostępna w Instytucie Pamięci Narodowej. A razem z nią jest dostępna fałszywa teczka, bo dołączono ją jako drugi tom teczki, jako część, drugi tom teczki Kaczyńskiego, to są akta jego sprawy w sądzie dotyczącej sfałszowania tej teczki. Każdy badacz, historyk, dziennikarz może przyjść do Instytutu Pamięci Narodowej, przeczytać sobie prawdziwą teczkę, a potem przeczytać fałszywą. Znaczy przeczytać kluczowe materiały z fałszywej teczki, które są dołączone do akt procesowych. To jest wszystko dostępne w IPN-ie, włącznie z aktami procesowymi. Jak to się stało, że nikt do tej pory nie poszedł i nie przeczytał tej teczki, w sensie nie dotarł? I zwłaszcza, że fałszywa teczka, jak pan powiedział, jest sfałszowana w sposób ewidentny. W sposób ewidentny i w sposób bardzo, jak na metody SB, bardzo słaby. Bardzo słaby. Nawet bardzo słaby, nawet pułkownik Lesiak, kiedy udzielał wywiadu dla postkomunistycznego tygodnika Przegląd, to nawet mu się tam wyrwało takie bardzo ciekawe zdanie, albo być może, ponieważ to był wytrawny SB-k, prawdopodobnie specjalnie w tym wywiadzie wypowiedział takie zdanie, które miało stanowić sygnał dla innych komunistycznych esbeckich towarzyszy. Uważajcie, towarzysze, my tak naprawdę temu Kaczyńskiemu wcale nie chcemy zrobić krzywdy, bo on powiedział w tym wywiadzie tak, powiedział, że gdybyśmy chcieli naprawdę skrzywdzić Kaczyńskiego i zrobić taką, spreparować mu teczkę dobrze, to do końca życia by się nie wytłumaczył. I on tam nawet, bardzo niekonkretnie,
Wprawdzie w sposób bardzo niekonkretny, ale zasugerował, że fałszywa teczka ma przykryć prawdziwą teczkę. A potem, ponieważ był wytrawnym esbekiem, to zaraz się z tego wycofał, żeby nie było, że on tutaj jakoś za bardzo Kaczyńskiego obciąża. Mówi, dodał, to tylko moja spekulacja, a tak naprawdę to tam w prawdziwej teczce Kaczyńskiego żadnych soczystych kąsków nie ma, a tak w ogóle to Kaczyński wcale nie jest niebezpieczny dla demokracji. Bardzo jest to osobliwy wywiad, gdzie on jakby wypuszcza taki sygnał, a potem zaraz wypuszcza trzy sygnały, które zaprzeczają temu sygnałowi, tak, żeby tylko ci najbardziej wtajemniczeni w metody pracy i komunikacji SBC mogli się domyślić, o co chodzi. To jest bardzo ciekawe. Nikt się tym nie zajął, ponieważ wokół sfałszowania teczki Kaczyńskiego zrobiono tak ogromny hałas, że ludzie przez całe lata zakładali, że nie ma co w tych papierach Kaczyńskiego szukać, bo a nuż się okażą sfałszowane, skoro mu fałszowano teczkę. Nikt się w tę sprawę nie wgłębiał. Nikt nie wie, nie było świadomości powszechnej, że obok fałszywej teczki Kaczyńskiego jest jeszcze autentyczna, uznana przez sąd za autentyczną, godna czytania. Niewielu dziennikarzy do niej zajrzało, a o ile wiem, nie zrobiono dotąd, do tej pory, takiej gruntownej analizy materiałów w obu tych teczkach. To dopiero ja teraz zrobiłem, o ile wiem. Kiedyś chyba Gazeta Wyborcza wspominała o tej kwestii właśnie, o celu sfałszowania teczki Kaczyńskiego, ale nigdzie nie zetknąłem się z taką dogłębną analizą. I na pewno Kaczyńskiemu pomaga też to, że odgrywa przed nami niepraktycznego, zagubionego mola książkowego, niezamożnego, biednego inteligenta w rozdeptanych butach. My się chcemy z niego śmiać, a my to lubimy i on wie, że my to lubimy. Dlatego trudno jest nam przyjąć do wiadomości, że on mógłby być na przykład wieloletnim i bardzo sprawnym konfidentem, więcej, agentem, człowiekiem, który nie tylko donosi, ale człowiekiem, który też prowadzi różne działania korzystne dla reżimu i dla jego, i dla spadkobierców reżimu, i dla Imperium Kremla. Przechodząc do kolejnego wątku, mianowicie Jarosław Kaczyński ma określoną wizję państwa. Kto go inspiruje i skąd czerpie pomysły, zwłaszcza, że tak jak pan wcześniej wspomniał o jednym z jego obserwatorów, czy to on może, czy ten jego protektor może go inspirować w jego działaniach? Na pewno jego pierwszy protektor, profesor Ehrlich, zainspirował go w stopniu ogromnym. Kaczyński do dzisiaj twierdzi, że Ehrlich był dla niego równie wielki, równie ważny jak Piłsudski. Kaczyński mówi, że miał dwie inspiracje w życiu. Jedna to Piłsudski, a druga to Ehrlich. Ehrlich, fanatyczny, choć nie zawsze ortodoksyjny komunista. Człowiek, który pomagał esbekom szpiegować Zbigniewa Brzezińskiego, doradcę prezydenta USA. Ehrlich nawet radził esbekom, żeby w sprawie Brzezińskiego konsultować się z towarzyszami radzieckimi, czyli z przedstawicielami komunistycznych służb specjalnych Kremla. I to była na pewno duża inspiracja. Jeśli chodzi o esbeków, którzy zajmowali się Kaczyńskim, to robił to najpierw kapitan Śpitalniak, a potem robił to esbek Tadeusz Grudniewski z elitarnej jednostki znanej jako Biuro Studiów SB. Obaj panowie byli, należeli do grup najbardziej prokremlowskich w SBC. Śpitalniak studiował w Wyższej Szkole KGB w Moskwie. Podanie o wyjazd do Wyższej Szkoły KGB w Moskwie złożył również drugi esbek, Grudniewski. I co ciekawe, w momencie, w którym Kaczyńskim zaczyna się zajmować Biuro Studiów SB, to jest 86 rok, więc kilka lat później, Biuro Studiów SB, jednostka ściśle współpracująca ze służbami specjalnymi Kremla i jednostka specjalizująca się w rozbijaniu opozycji od środka w różnych prowokacjach, nieraz bardzo przewrotnych,
W momencie, w którym to zaczyna się dziać, w momencie, w którym Biuro Studiów SB zajmuje się Kaczyńskim, Kaczyński staje się nagle znacznie bardziej agresywny i znacznie bardziej, w sposób znacznie bardziej brutalny zaczyna rozbijać antykomunistyczną opozycję od środka, zaczyna napadać na Adama Michnika, na Bronisława Geremka, zarzuca im, że oni są spadkobiercami Komunistycznej Partii Polski, czyli fanatycznej partyjki, która działała w Polsce przedwojennej, fanatycznej partyjki komunistycznej, która działała w Polsce przedwojennej. On im to nagle zarzuca, tak, ni stąd, ni zowąd. Dociera też przy pomocy swego brata do prezydenta Wałęsy w tamtym okresie. Co też się odbywa w dość dziwny sposób, bo esbecja na kilka miesięcy aresztuje wybitnego działacza opozycji Bogdana Borusewicza, wybitnego członka władz Solidarności, i w te kilka miesięcy Lech Kaczyński wykorzystuje, żeby wskoczyć na miejsce Borusewicza i pociąga za sobą Kaczyńskiego, który zaczyna współpracować z najwyższymi władzami Solidarności i staje się też człowiekiem Lecha Wałęsy wtedy. Lecha Wałęsy, którego dzisiaj tak zwalcza. I to jest okres, w którym Kaczyński robi wszystko, żeby swoich przeciwników wewnątrz opozycji przedstawiać jako wrogów, wręcz niemalże jako agenturę. I to jest bardzo przypomina triki stosowane wówczas przez Biuro Studiów SB, żeby tworzyć wewnętrzne podziały w opozycji. Potem przychodzi rok 89 i Kaczyński zaczyna się spotykać z głównym szpiegiem, głównym wywiadowcą KGB w Polsce, Anatolijem Wasinem, który oficjalnie pełni rolę pierwszego sekretarza ambasady sowieckiej w Warszawie. Wasin to wytrawny szpieg, który wcześniej działał przez całe lata w Finlandii, komunistyczny fanatyk, zwolennik powieszenia Lecha Wałęsy. Uważa, że polscy komuniści powinni skazać Wałęsę na karę śmierci. Wasin był niezwykle sprawny. Fińskie źródła mówią, że tworzył sieci wpływu, które trwają do dziś, przetrwały. Był jednym ze współautorów sieci wpływu, która przetworzyła się we frakcję później, we frakcję prorosyjską wśród polityków fińskich. I z tym Wasinem, z tym człowiekiem Kaczyński spotyka się przez kilkanaście miesięcy. Zaczyna w 89 roku, trwa to do końca 90 roku, spotykają się wielokrotnie, piją razem alkohol, rozmawiają o wielkiej polityce i w tym samym czasie, kiedy Kaczyński spotyka się z Wasinem, przestaje być postacią drugoplanową w naszej polityce. Nagle staje się wielkim rozgrywającym. Nagle przedstawia się całej Polsce jako ten, który wprowadził Wałęsę do pałacu, do Belwederu wtedy jeszcze, czyli wprowadził Wałęsę, przedstawia się całej Polsce jako ten, który pomógł Wałęsie zdobyć stanowisko głowy państwa, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nagle staje się punktem odniesienia dla całej prawicy. Nagle udaje mu się, jak wielką liczbę małych partyjek, ugrupowań, połączyć w swoją partię Porozumienie Centrum. Nagle zaczyna tworzyć podstawy swojego imperium biznesowego, zaczyna przejmować nieruchomości po koncernie wydawniczym RSW, komunistycznym koncernie wydawniczym RSW. I to wszystko robi człowiek, który wcześniej nie miał takich doświadczeń, albo miał je w niewielkim tylko stopniu. Więc tutaj też bardzo zasadne jest pytanie, na ile Wasin ze swoimi umiejętnościami tworzenia właśnie takich sieci wpływu polityczno-biznesowych, bo Wasin również tym się zajmował, na ile Wasin tutaj zainspirował Kaczyńskiego. W obecnej chwili główną inspiracją dla Kaczyńskiego jest Putin. To, co robi Kaczyński, jest żywcem skopiowane. Tak jak na przykład przejmowanie mediów
przy pomocy wielkiego koncernu paliwowego. No dokładnie to samo zrobił Putin, żeby przejąć rosyjskie media z niezależną telewizją NTV na czele, czy też NTV, bo to po rosyjsku raczej powinniśmy, z rosyjska powinniśmy raczej mówić NTV, ale w transkrypcji angielskiej to jest NTV. Więc Putin przejął rosyjskie media z telewizją NTV na czele, używając do tego państwowego koncernu paliwowego, jakim jest Gazprom. Gazprom sobie stworzył spółkę Gazprom Media, która zaczęła te media przejmować. I Kaczyński zrobił to samo. Kaczyński użył Orlenu, żeby przejąć media prywatne. Tutaj jeżeli mogę przerwać, zadałbym następne pytanie. Mianowicie, wspomniał Pan o opiekunach Kaczyńskiego, którzy się nim zajmowali, rozpracowywali go w czasie PRL-u. I tutaj zadałbym takie pytanie. Co tych funkcjonariuszy łączyło z zbrodniami politycznymi? Ha. Tak, no cóż, wspomniany przeze mnie Tadeusz Grudniewski, funkcjonariusz elitarnej jednostki, jaką było Biuro Studiów SB, uczestniczył w takiej operacji, która została dokładnie w mojej książce opisana, związanej z zamordowaniem księdza Jerzego Popiełuszki. Biuro Studiów SB współdziałało z Departamentem IV, który się zajmował walką z Kościołem katolickim i innymi organizacjami religijnymi. I wiele dowodów świadczy, że bardzo dużo łączyło funkcjonariuszy Biura Studiów SB z tymi SB-kami, którzy zamordowali księdza Popiełuszkę. Zarówno mordercy Popiełuszki, jak i Biuro Studiów SB współpracowali ze służbami specjalnymi Kremla. I to w taki sposób, który mógł się nie do końca podobać ówczesnym komunistycznym władzom PRL. Biuro Studiów SB i mordercy Popiełuszki byli związani z frakcją promoskiewską w partii komunistycznej, w komunistycznej partii rządzącej PZPR. Tymczasem frakcja promoskiewska zwalczała Jaruzelskiego i Kiszczaka, ówczesnych władców PRL, bo uważała ich za nie dość promoskiewskich. Oczywiście ogólnie rzecz biorąc jedni i drudzy byli promoskiewscy, tyle że Jaruzelski i Kiszczak byli zwolennikami pewnej autonomii Polski wewnątrz Imperium Kremla, a frakcja promoskiewska chciała w sposób bardzo gwałtowny i brutalny wprowadzić w Polsce 100-procentowy sowiecki zamordyzm. I gdy Popiełuszko został zamordowany, Kiszczak i Jaruzelski błyskawicznie się zorientowali, że to jest prowokacja frakcji promoskiewskiej przeciwko nim. A Biuro Studiów SB wtedy zaczęło sugerować, że mordercy księdza Popiełuszki jednak nie mają nic wspólnego z Moskwą, że są jakoś powiązani z Zachodem. Zaczęło podsuwać śledczym badającym morderstwo takie fakty mające niby świadczyć o tym, że mordercy Popiełuszki byli zainspirowani z Zachodu i w tej operacji, i to w sposób taki mocno ryzykowny, uczestniczył Tadeusz Grudniewski, który wystąpił jako świadek. Zeznając przed innym SB-kiem, powiedział, że morderca Popiełuszki Grzegorz Piotrowski był jego sąsiadem i że on obserwował różne zachowania, a nawet znalazł różne dowody rzeczowe mające świadczyć o związkach mordercy, o związkach Grzegorza Piotrowskiego, mordercy Popiełuszki, ze światem Zachodu. A tutaj przepraszam, że jeszcze przerwę, bo bym się dopytał, a czy w tym
tej sprawie miał do odegrania, nie tyle miał do odegrania, tylko odegrał jakąś rolę Jarosław Kaczyński. Nic o tym nie wiemy, ponieważ operujemy na częściowo niekompletnym materiale dowodowym, rzecz jasna, ponieważ bardzo wiele teczek dotyczących Kaczyńskiego zostało zniszczonych. Znaczy bardzo wiele teczek, może tak, została zniszczona teczka dotycząca Kaczyńskiego, dotycząca działalności Kaczyńskiego, jego współpracy z Komitetem Obrony Robotników. Została zniszczona teczka dotycząca bardzo ważnej osoby, która współpracowała z Kaczyńskim i która mu w 80 roku dała pracę, czyli teczka dotycząca Antoniego Macierewicza. Niedostępna jest teczka paszportowa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąca o jego podróżach za czasów PRL. A przede wszystkim wielka liczba dokumentów Biura Studiów została zniszczona. Więc wiele teczek dotyczących bezpośrednio i pośrednio Kaczyńskiego zostało zniszczonych. Natomiast to, co możemy powiedzieć, to że po Marianie Śpitalniaku, który przesłuchiwał Kaczyńskiego w 1981 roku i był esbekiem, jakby to powiedzieć, najlepszego sortu, w tym sensie, że był bardzo sprawnym, inteligentnym funkcjonariuszem odnoszącym liczne sukcesy, że po Marianie Śpitalniaku Kaczyński znalazł sobie kolejnego ciekawego protektora, czy też opiekuna, tak powiedzmy, znalazł sobie kolejnego ciekawego opiekuna, jakim był Tadeusz Grudniewski. Niestety, kiedy próbowałem dotrzeć do Tadeusza Grudniewskiego, żeby go wypytać o jego związki z Kaczyńskim, to okazało się, że Grudniewski niedawno zmarł. Wspomniał pan o Marianie Śpitalniaku i tutaj tak. Zadałbym takie pytanie, kim dla Kaczyńskiego jest ta osoba? No właśnie, Marian Śpitalniak ściąga Kaczyńskiego na rozmowę do MSW 17 grudnia 1981 roku, przesłuchuje go. Kaczyński odmawia napisania deklaracji lojalności wobec reżimu, ale składa taką deklarację ustnie. Deklaruje Kaczyńskiemu i to wielokrotnie i dobitnie, znaczy Kaczyński deklaruje wielokrotnie i dobitnie Śpitalniakowi, że po zakończeniu stanu wojennego gotów jest się z nim spotykać i wymieniać informacje i spostrzeżenia. Czyli mówi mu, że chce być traktowany nie jak tajny współpracownik, który się spotyka w specjalnym mieszkaniu z esbekiem i własnoręcznie pisze donosy, tylko że chce być traktowany jak kontakt operacyjny. Czyli kontakt operacyjny, tak nazywano konfidentów, którzy w luźniejszy sposób współpracowali z SB. Śpitalniak w odpowiedzi na to zakłada Kaczyńskiemu tak zwany kwestionariusz ewidencyjny. To jest bardzo ważne. Bo czym był kwestionariusz ewidencyjny? To była teczka, jaką zakładano byłym opozycjonistom, nieaktywnym, takim, którzy zerwali z działalnością opozycyjną i których należało kontrolować wyłącznie wyrywkowo. Kontrolowano ich tylko wyrywkowo, znaczy rutynowo, powiedzmy. Tymczasem ten sam Śpitalniak w tej samej notatce, w której zapowiada, że założy Kaczyńskiemu kwestionariusz ewidencyjny, pisze, że podejrzewa Kaczyńskiego o działanie, o prowadzenie cały czas działalności opozycyjnej. Każe go śledzić. Każe wywiadowcom za nim chodzić. To jest dziwne, bo on tutaj sam sobie, kapitan Śpitalniak sam sobie przeczy, więc najwyraźniej Kaczyńskiego potraktowano w sposób bardzo ulgowy. Nie zarejestrowano go jako czynnego opozycjonisty, choć SB doskonale wiedziała, że on nadal czynnie działa w opozycji. I następnie Kaczyński rzuca się w wir działalności opozycyjnej i jak sam przyznaje,
wie, że chodzi za nim liczna ekipa esbeków, wysłanych najprawdopodobniej przez Śpitalniaka. A mimo to biega z jednego opozycyjnego spotkania na drugie, od jednego opozycyjnego środowiska do drugiego, no w sposób ewidentny, w ten sposób ewidentnie pomaga esbekom te środowiska poznać ich kryjówki, miejsca spotkań. I pełniąc taką rolę, Kaczyński nie musi nawet ani jednego donosu napisać. To jest bardzo ciekawe. Jeszcze ciekawsze jest to... Właśnie, jeżeli tylko mogę przerwać, czy relacja ze Śpitalniakiem była jakąś taką relacją podobną do relacji z Anatolim Wasinem? Nie, ze Śpitalniakiem, o ile wiemy, Kaczyński spotkał się wtedy, w grudniu 1981 roku, gdzie odbył z nim długą rozmowę, po której założono mu kwestionariusz ewidencyjny. Później Kaczyńskim zajmował się inny esbek, kapitan Wojciech Kaszkur, aczkolwiek nadzorowany przez cały czas przez Śpitalniaka. Kaszkur zajmował się też Antonim Macierewiczem i bardzo pomógł najbliższemu współpracownikowi Macierewicza, Piotrowi Naimskiemu, który do niedawna odpowiadał w rządzie PiS za bezpieczeństwo energetyczne. W 1981 roku Kaszkur przekonał opornych esbeków z wywiadu PRL, żeby zgodzili się na wypuszczenie Naimskiego do USA. Więc tutaj mamy do czynienia z esbekami, którzy najwyraźniej niektórych opozycjonistów tych faworyzują, tych opozycjonistów, którzy później stali się filarami partii Prawo i Sprawiedliwość, partii Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli chodzi o Śpitalniaka, to okoliczność bardzo ciekawa jest taka, że w naszych czasach już, czasach późniejszych, odnajdujemy Mariana Śpitalniaka w Krajowym Rejestrze Sądowym. Odnajdujemy go w spółce, która się nazywa ANAWA. I w tej spółce Marian Śpitalniak zarządza tą spółką, która należy do Janiny Lisowskiej. A Janina Lisowska z kolei to matka Macieja Lisowskiego, człowieka kojarzonego z licznymi aferami, który był asystentem Kornela Morawieckiego, ojca obecnego premiera. Ojca obecnego premiera, który, jak wiadomo, prowadzi politykę antyzachodnią. I wiemy też, że Kornel Morawiecki w sposób jawny wielokrotnie wyrażał swoje prokremlowskie poglądy. Twierdził, że pisowska Polska powinna jawnie kolaborować z Putinem. A Maciej Lisowski, asystent Kornela Morawieckiego i syn partnerki biznesowej Śpitalniaka, Maciej Lisowski według jednego ze źródeł odwiedza regularnie lub do niedawna odwiedzał regularnie ambasadę rosyjską, gdzie pił alkohol razem z człowiekiem, którego Putin wysłał do Polski, żeby tutaj bezpośrednio raportował do Putina o sytuacji w Polsce. I tutaj, jeżeli mogę, bym postawił kropkę, mianowicie powiedział pan, że SB wyraźnie niektórych opozycjonistów faworyzowało. I tutaj bym się zapytał, na przykładzie Kaczyńskiego, tutaj bym się zapytał, czemu takie działania miały służyć? No właśnie. Tak jak mówiłem, Biuro Studiów SB, ale nie tylko, one inne jednostki też starały się nie tylko mieć szpiegów, którzy przekazują informacje. Starały się też opozycję rozbijać, starały się budować obok prawdziwej opozycji jakąś pseudo-opozycję, która używałaby na przykład nawet bardzo antykomunistycznej retoryki, przyciągając licznych, naiwnych antykomunistów, ale byłaby przez komunistów manipulowana. Wiemy, że w tym się specjalizowało Biuro Studiów SB przede wszystkim, które się
opiekowało Solidarnością Walczącą Kornela Morawieckiego, wspomnianego przez chwilę, organizacją, która rozbijała opozycję. Wiemy też, że Biuro Studiów SB opiekowało się Antonim Macierewiczem, no, który już od późnych lat 70. był specjalistą od rozbijania. Rozbijał Komitet Obrony Robotników, który sam stworzył, a w wolnej Polsce no, zrobił wszystko, żeby Polskę rozbić na dwa wrogie, zwalczające się plemiona. SBC już nie ma, ale rozbijanie Polaków i rozbijanie polskich zwolenników demokracji, rozbijanie polskiej sceny demokratycznej, rozbijanie dzisiejszej opozycji, no to wszystko nadal służy Kremlowi. Kremlowi, który wtedy był mocodawcą ówczesnej, który był wtedy, no, jakby to powiedzieć, głównym sojusznikiem i pośrednio też imperialnym zwierzchnikiem SBC, a dzisiaj jest opiekunem i inspiratorem Jarosława Kaczyńskiego oraz jego partii PiS. Wróciłbym do Anatoliego Wasina. W książce wspomina pan o tej osobie i właśnie kim on jest dla Jarosława Kaczyńskiego i czy ma jakiś wpływ na decyzje, czy szerzej nawet pomysły prezesa PiS. Co teraz robi Wasin, nie wiadomo. Ja sprawdzałem Wasina, nie wiemy nawet, czy jeszcze żyje. W przeciwieństwie do niektórych swoich kolegów z KGB, którzy porobili kariery, jego bliski współpracownik, niejaki Marejew, został tłumaczem literatury fińskiej i wydawał książki. Inny jego kolega zaszedł jeszcze wyżej, Siergiej Iwanow, który współpracował z Wasinem w Finlandii, został szefem prezydenckiej administracji Putina. Wcześniej był wicepremierem i ministrem obrony Rosji. Syn Siergieja Iwanowa zarządza Sberbankiem, wielkim rosyjskim bankiem. Więc w przeciwieństwie do tych swoich kolegów, pan Wasin się nie afiszował. Założył kilka spółek, ale o ile wiadomo, te spółki działały w Rosji. Więc nie wiemy, jak późniejsze relacje ewentualne Kaczyńskiego z Wasinem mogły wyglądać po 90 roku. Natomiast w 89 roku, kiedy Kaczyński spotyka się z Wasinem, to mamy taką sytuację, że drugoplanowy polityk polskiej opozycji spotyka się z kimś znacznie od siebie sprawniejszym, inteligentniejszym być może też, ale przede wszystkim mającym ogromną ilość doświadczeń, których Kaczyński nie miał. I to musiało na Kaczyńskiego w sposób oczywisty wpłynąć. Wszystko wskazuje na to, że mogło się to do późniejszych sukcesów Kaczyńskiego przyczynić. Nawet nie tylko późniejszych, no bo w momencie, w którym on się spotyka z Wasinem, zaczyna od razu odnosić sukces. Co najmocniej świadczy o tym, że tak było? To, że Kaczyński najwyraźniej rozmija się z prawdą, kiedy mówi o swoich spotkaniach z Wasinem. Ukrywał je bardzo długo, przyznał się do nich dopiero w 2016 roku w książce Porozumienie przeciw monowładzy, która jest pozycją bardzo niszową, którą przeczytało zapewne tylko paru najbardziej wytrwałych zwolenników Kaczyńskiego. Nawet tam zmienił nazwisko Wasina, nazwał go Wasinem, chociaż żaden taki dyplomata ani szpieg o tym nazwisku nie działał wtedy w ambasadzie sowieckiej. Wszystko po to, żeby było trudniej się zorientować, a przede wszystkim w tej książce Kaczyński twierdzi, że przyznał się do spotkań z Wasinem Andrzejowi Milczanowskiemu. Twierdzi, że w 90 roku, w grudniu 90 roku, kiedy został szefem kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy, Kaczyński twierdzi, że wtedy, kiedy został szefem kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy, zerwał z Wasinem i poinformował Andrzeja Milczanowskiego, wówczas szefa Urzędu Ochrony Państwa, o swoich spotkaniach z Wasinem. I Andrzej Milczanowski stanowczo temu zaprzecza.
Więc jeżeli Kaczyński mówi nieprawdę o tym, jeśli tak długo to ukrywał, nie przyznał się polskim służbom do tych spotkań, jeżeli kręci do tej pory albo wręcz kłamie na ten temat do dzisiaj, to znaczy, że te spotkania były dla niego bardzo ważne i tam się stało coś, co kompromituje go jeszcze bardziej niż już sam w sobie bardzo kompromitujący fakt, polegający na tym, że Kaczyński przez kilkanaście miesięcy regularnie pił alkohol z wytrawnym sowieckim szpiegiem i sobie z nim gawędził, co na pewno temu szpiegowi pozwalało zdobyć masę informacji. Właśnie trochę przechodząc do historii politycznej, mianowicie pierwszą partią Jarosława Kaczyńskiego było Porozumienie Centrum, w której wiceprzewodniczącym był dzisiejszy prezes NBP, profesor Adam Glapiński. Jaką rolę w układzie prezesa PiS odgrywa on dzisiaj? Poza tym, że jest prezesem Narodowego Banku Polskiego. Glapiński był człowiekiem, który zawsze pilnował pieniędzy dla Kaczyńskiego. Obecnie teraz robi nie tylko to. Widzieliśmy, że próbował Kaczyńskiego też ratować wizerunkowo, robiąc te swoje słynne konferencje prasowe i przemawiając no, trochę też w imieniu Kaczyńskiego, to znaczy jakby zapewniając wyznawców Kaczyńskiego, że w Polsce będzie dobrze, że inflacja nas nie pożre naszych pieniędzy, że węgla nie zabraknie i tak dalej. To jest człowiek, który pracował z Kaczyńskim niemalże od samego początku wolnej działalności Kaczyńskiego w wolnej Polsce. Potem był taki moment, kiedy panowie się rozstali, ale później Glapiński wrócił pod skrzydła braci Kaczyńskich. Glapiński od samego początku zajmował się pieniędzmi, organizowaniem pieniędzy dla Kaczyńskiego i dla jego środowiska politycznego. Tam były dwie osoby, które tym się zajmowały, częściowo niezależnie od siebie. Jedną był Maciej Zaleski, który później poszedł do więzienia za te działania, a drugi Glapiński, który do więzienia nie poszedł. I Glapiński przede wszystkim, wszystko wskazuje na to, że to Glapiński skontaktował Kaczyńskiego i jego ludzi z Januszem Kwantem. Janusz Kwant był szefem Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie, komunistycznego jeszcze. To był komunista, który był jakby to powiedzieć komunistycznym specjalistą od finansów i nadzorował też pieniądze, które u schyłku swego istnienia partia komunistyczna dostała z Moskwy, a pieniądze te pochodziły z funduszy komunistycznych kremlowskich służb specjalnych KGB. I ten sam Kwant, który zarządza takimi komunistycznymi funduszami, staje się nagle głównym sponsorem środowiska Kaczyńskiego. Daje mu pieniądze. Poza tym Glapiński przyjmował też pieniądze od ludzi komunistycznego wywiadu wojskowego, co jest w mojej książce dokładnie opisane. Potem Glapiński się z Kaczyńskim na jakiś czas rozstaje, ale bardzo ciekawa rzecz, kiedy wraca pod skrzydła Kaczyńskich i zaczyna z nimi współpracować już w latach 2000, to nagle dostaje w prezencie wielki pałac i posiadłość pod Warszawą od spółki, która jest związana z Rosją, z kremlowskimi oligarchami. Właśnie, jeżeli też nawiązując do mojego poprzedniego pytania, czyli Porozumienie Centrum, w PiS-ie najważniejszą rolę odgrywa tak zwany zakon PC. Jaką rolę odgrywają oni dzisiaj w pajęczynie Kaczyńskiego? Glapiński absolutnie kluczową. Inne ciekawe osoby w mojej książce, jak Józef Orzeł na przykład jest opisany, one odgrywały niegdyś większą rolę, dzisiaj mniejszą. W tej chwili rola niektórych z tych osób się zmieniła. Ale te osoby przez całe dziesięciolecia były taką najbliższą bańką, w której żył Kaczyński. On z nimi wymieniał poglądy, pomysły, burze mózgów.
oni mu pomagali w jego rozgrywkach strategicznych i taktycznych, pomagali mu w tworzeniu całego tego imperium od podstaw. I jakby ich roli, i nawet jeśli dzisiaj ich rola się trochę zmniejszyła, to jednak skutki ich działań odczuwamy do dzisiaj. Bez tego zakonu nie byłoby imperium Kaczyńskiego, politycznego, po części też biznesowego. A bez tego imperium Kaczyński nie doszedłby do władzy. Zbliżając już się powoli do końca naszej rozmowy, do tej pory opisał Pan powiązania poszczególnych polityków Zjednoczonej Prawicy, jak Mateusz Morawiecki, Antoni Macierewicz, Tadeusz Rydzyk czy Andrzej Duda. Trzech z nich ma powiązania z Rosją, prezydent z Chinami. Gdzie należy szukać powiązania Jarosława Kaczyńskiego? Czy tylko w Rosji, czy jeszcze gdzieś indziej? To jest przede wszystkim Rosja i to jest była esbecja. Jak również służby wojskowe PRL, które w pewnym momencie stały się bardzo ważnym sponsorem, ponieważ finansowały Kaczyńskiego przy pomocy pieniędzy pochodzących z Funduszu Obsługi Zadłużeń Zagranicznych, przekazywanych za pośrednictwem wielkich komunistycznych centrali handlowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.